Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie. Słuchajcie, z tej strony oczywiście wasz ulubiony męczennik, tutaj witam was serdecznie na kolejnym odcinku z tej wioski. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ja tutaj zostałem sam, nie? No naprawdę zostałem tutaj sam, ale widzowie nie martwcie się. Znaczy w sumie powinniście się martwić, ponieważ mam dzisiaj dla was naprawdę złą informację, jeżeli chodzi o tą wioskę. Bo znalazłem coś, co nie jest za dobre, chyba nie jest za dobre. W sensie mam drobne śledztwo odnośnie tego, dlaczego Herobrine nie odpowiedział mi jeszcze na zamknięcie chłopaków, bo jak wiecie, w poprzednim odcinku zamkłem Paliona i Lolo, w sensie nie zamkłem ich, to są ich kopie, widzowie, zrobiliśmy idealne kopie, ale nie dostałem ani jednej odpowiedzi i tak mówię sobie, dzień minął, Herobrine wcześniej to był dość skrupulatny, no zostawiał mi dużo wiadomości, dość często w sumie o to tam pisał, o ten sojusz i tak dalej, a dzisiaj no nie ma dosłownie nic i stwierdziłem, że pójdę sobie poszukać i widzowie, znalazłem coś, co może nas doprowadzić do czegoś, co nie wiem jeszcze co to będzie, bo tam nie byłem. Odwaliłem od razu nagrywanie, jak tylko tam to zobaczyłem, bo mówię, to będzie pewnie ciekawe na odcinek. Ale wy widzowie, subskrybujcie kanał, zostawicie łapy w górę i wyczekujcie nowej serii, ponieważ na tym kanale już jutro o godzinie 19 zamiast Palionowa pojawi się nowa seria. Ale to wam nie mogę chyba zbytnio zdradzić jeszcze co to będzie, bo no jeszcze nie wiem, czy to się pojawi na pewno jutro, ale obserwujcie ten kanał, bo to będzie coś naprawdę mocnego. Coś mocnego, coś co wam się na pewno spodoba, tylko musicie dać temu szansę, więc widzowie musicie to zobaczyć. Ja już więcej nic nie mówię, jutro 19 na tym kanale, wpadajcie na kidowice.pl, ponieważ tam wystartował Box PvP już jakiś czas temu, bo dwa dni temu, ale jeżeli ktoś z was dalej nie grał, to zapraszamy serdecznie na Box PvP, naprawdę warto tam zagrać. A my, dziewczęta i chłopacy, zaczynamy odcinek, zaczynamy zabawę, bo na Palionowie nie ma kolorowo, jak widzicie, wszyscy śpią. Totalna noc, jest pusto, a ja niczym James Bond albo jakiś inny tam znany aktor idę do zamku, który no nie wygląda za przyjacielsko. On ma w ogóle jeszcze twarz hejtera, ja nie wiem dlaczego. Mi się ten zamek bardziej o wiele kojarzy z Palionką, z po prostu, że to jest zamek Palionki, a nie hejtera. I zresztą on ma chyba też taką nazwę, bo to Palionka go wybudowała. No ale, jak widzicie, zostało coś takiego, po prostu taki tutaj hejterek nam został, no i trudno, no i tak to musiało tutaj widzowie już siedzieć. Jak wiecie, tutaj właśnie w tym miejscu mamy zamkniętych Lolo i Paliona, w sensie ich kopie. I na razie nie ma tutaj nic, po prostu tutaj nic nie zostało zmienione, jak widzicie, to jest wszystko pozabarykadowane tak jak było. Nie została tutaj wprowadzona żadna zmiana, co mi tylko utwardza mnie w przekonaniu tym, że po prostu Herobrine'a tutaj nie było. I tak zacząłem sobie niuchać, ponieważ mówię, jest niemożliwe, żeby Herobrine po prostu znikł na, nie wiem, tam dwa dni, nie dając żadnego znaku życia, w sensie jest to możliwe, ale pytanie dlaczego? No i chodząc sobie tutaj po tym zamku, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj są takie rzeczy jak ta lawa, nie? Bo nigdy w życiu w tym zamku tak naprawdę dłużej niż 2 minuty nie byłem, zawsze tutaj przychodziłem tylko i wyłącznie po to, żeby zwyzywać Palionkę czy kogoś innego, kto tam był i nigdy tutaj dłużej nie chodziłem, ale poszedłem w to miejsce, w to tutaj na prawo i nie wiedziałem, że tutaj są takie rzeczy, jak na przykład takie coś do góry, jakieś tam wyjście, w ogóle wiedzieliście, że to ma swój własny park? Ja tego nie wiedziałem. Tu jest normalnie ogród. Ale mniejsza w to, bo to nie jest to, czego my tutaj dzisiaj szukamy i to nie jest to, co ja znalazłem, co mnie tutaj przeraziło, a mianowicie to. Doskonale znacie pewnie ten symbol, a bardziej ten symbol, bo te to jakieś takie rozjechane. No wiecie, wiecie, kto nam takie symbole zostawiał, prawda? Ja nie wiem, czy mam jakąś taką statystyczną książkę. No nie mam niestety, ale te znaki zostawiał sam Herobrine. No doskonale te znaki znacie na pewno, bo one są po prostu, no, popularne dla niego. I tak mówię, przeglądam sobie, co tutaj jest. Ogólnie jakiś syf, ale jest książka i zobaczcie, co jest napisane w tej książce. Aktywator portalu został w mojej głowie, zostało tylko kilka godzin do włączenia. I ja mówię sobie, jaki aktywator? Jaki aktywator, jaki portal? I tak myślę, przecież to chodzi o ten portal z duchami. Widzowie, na Palionowie ten psychol zaraz chce odpalać portal, a ja nawet nie mam, no nie mam na niego żadnego planu, w sensie nie mam planu na pokonanie go. I mówię, o co mu chodzi z głową, nie? O co mu może chodzić? Przecież co w głowie mają mu zostać? Nie wiem, hasło do konta czy co? Głowę, widzowie, prawdopodobnie chodzi o tego skina, o to coś, co on tam ma zbudowane. No i my tam, widzowie, zaraz pójdziemy, musimy to właśnie tam przetestować, ale ja sobie tak myślę, skoro już w tym momencie on planuje aktywować na Palionowie portal, który w teorii ma przynieść tutaj duchy i te inne złe stworzenia,
No to my naprawdę, no stąd trzeba się zawijać, bo my tutaj nic nie zrobimy, no stąd trzeba normalnie widzowie uciekać, brać nogi za pas i po prostu się stąd wyprowadzać, bo ja nie mam zamiaru walczyć z tym sam. Ja tu zostałem solo, tu dosłownie nikogo na tej wiosce nie widzę, to po prostu, no wieje tutaj nudą, nikogo tu nie ma, a ja mam sam się z tym mierzyć, tak jak z tym creeperem teraz, no podziękuję chyba widzowie, ja naprawdę jutro na nową serię idę o 19 i wy mi dajcie spokój, naprawdę, wy mi nie piszcie o palionowie, bo ja tutaj sam nic naprawdę nie zrobię, no taka to jest prawda, nie no smutna. Ale no prawdziwa, pójdźmy w ogóle z Buda do tego miejsca, bo tu nie jest daleko, a przy okazji możemy sobie jeszcze pooglądać, jak to palionowe ładnie tutaj wyglądało, bo raczej wiele z niego nie zostanie, jak duchy się tutaj dostaną. Ja tutaj mówię śmiertelnie widzowie poważnie, naprawdę, ja nie mam zamiaru naprawdę tutaj zgrywać bohatera i walczyć sam z 5 duchami, no sorry, tutaj jest, no cała ekipa by tu była potrzebna i to i tak byśmy sobie chyba raczej nie poradzili, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to ogarnąć, w każdym razie jesteśmy pod główką Herobrine'a, wejdźmy do środka, bo to raczej o to chodzi, o ten aktywator portalu, tylko poczekajcie, bo tutaj mamy jednego delikwenta, który ewidentnie chce się dostać na wizję, no. Ach, te potwory, one to zawsze znajdą sobie dobre miejsce do takich ataków. Dobra, tu jak widzicie jest też głowa Herobrine'a, ja już to widziałem ostatnio. No nie wiem co to ma znaczyć, w sensie można sobie to wziąć jak ktoś chce. Proszę bardzo, ja raczej takich rzeczy w swoim ekwipunku potrzebować nie potrzebuję. Więc jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. Ja sobie wlecę od góry na tą główkę, bo ona od góry ma takie wejście jak widzicie. To są już ogólnie stare rzeczy, bo to był mini Herobrine. Jak widzicie ta postać też jest również bardzo mała. Pokażę wam ją całą, jeżeli tego nie kojarzycie. Bo jak widzicie to jest... nieprawdziwy Herobrine, nie duży Herobrine, tylko ten mały, co był kiedyś na palionowie, co jest dzieckiem Steve'a i palionki. To są właśnie tutaj takie widzowie połączenia powalone na tym palionowie, że ciężko to wszystko spamiętać i tutaj opisać. Dobra, wbijamy tutaj na dół, bo tu jest podobno ten aktywator, tylko... Jezus, ile tekstu! A to jest coś nowego, bo to są... Czekaj, portal potrzebuje silnego zasilania. Mogę je zdobyć tylko 2, 3, 5, 3, 5, 3... Kratek stąd. Dave, jeżeli to czytasz, to wyruszyłem na poszukiwania. Ty zostań na palionowie i zwap resztę. Portal zostanie aktywowany do 2 dni. Muszę znaleźć aktywator. Odpowiednie miejsce już znasz, nad domem Bola. Wyłączyłem tamten tymczasowy portal i włączę go. Zdobędę aktywator. Co jest? Czyli czekajcie, to oznacza, że chwila. Herobrine poszedł sobie w podróż. Bardzo dobrze w sumie, jakby nie było, to jest idealna informacja dla nas. Ale... odpowiednie miejsce już znasz nad domem Bola. Czy tam jest ten duży portal co Yeti przecież? Dobra, czekajcie, ja tam zaraz muszę pójść, bo on tu napisał, że on wyłączył ten portal i włączy go, gdy zdobędzie aktywator. Ale to już nie będzie wtedy normalny portal, tylko to będzie już ten portal, który będzie miał przejście pomiędzy światami. No, genialnie po prostu, nie? Genialnie, i z tamtego miejsca tamte duchy przyjdą, a my tam mamy dać Pawła i... Nie, no to jest nienormalne. To jest po prostu... to jest po prostu niepoważne, co się tutaj wyczynia, zobaczcie. Przecież jeżeli on jest w tym momencie, co najlepsze, patrzcie, 2000, to da się tutaj policzyć, ale to jest 235 tysięcy kratek. No wiemy, że 2000 kratek to jest dużo, ale na przykład magik na Kidowicach Szczypsona wyrzucił 2 miliony kratek chyba, no i to jakoś wrócił. Chyba portalem jakimś albo czymś, no ale tam wrócił, nie pamiętam, czy z buta szedł, no chyba nie. Dajcie znaka w komentarzu, bo nie pamiętam. W każdym razie, 235 tysięcy kratek, to jest sporo i to jest długa podróż, naprawdę spora podróż, bo tu na palionowie na przykład całe te palionowe, jak sobie zobaczycie, nie? Tak po prostu z góry, to one ma jakieś 400 kratek, 300 kratek. Więc widzicie, no jest 200 tysięcy, no to jest 200 razy więcej prawie, nie? Więc to jest jednak o wiele więcej, ale mimo wszystko, no to nie jest droga, której nie da się przebyć. To się da przebyć, to jest najgorsze, że to naprawdę można zdobyć. I w tym momencie, ja wam powiem, jeżeli on tutaj napisał, że on to wie w ogóle, że ja to miałem przeczytać, nie? To też jest w ogóle śmieszna sprawa, że on to przewidział, że ja tutaj przyjdę, nie? Ale w każdym razie mam zostać i zwabić resztę. Jak resztę? Jak miałem wziąć tylko Pawła i Lola? Czyli on ma w ogóle jakiś kompletnie inny plan i on chce jeszcze więcej osób? Ten aktywator? No i włącz go, czekajcie, chodźmy pod ten portal od Bola, bo tam jest napisane, że właśnie on ten portal wyłączył, nie wiem jak go się dało wyłączyć. Ten portal w ogóle kiedyś był od Yetiego, był taki niebieski, a teraz... i faktycznie go nie ma. Faktycznie tutaj przecież, czekajcie, co to jest? Czemu to są 3 pająki? Ej, co jest? Co tu się w ogóle dzieje? No... zostaw mnie, ty przebrzydlaku! Dobra, dziękuję. Patrzcie, cały wyłączony. No nie ma nic ani śladu, on to działał ten portal, no! Normalny portal fajny był. Teraz nie działa. Teraz jest wyłączony. W tym momencie teraz... jeżeli on zdobędzie aktywator, jeżeli Herobrine zdobędzie aktywator,
Ten portal się włączy. On tam pisał o dwóch dniach. Wczoraj dałem mu wiadomość, nie odpisał. Przedwczoraj się z nim widziałem, nie pamiętam. Chyba nie, bo nagrywałem z jednego bloka. Jest szansa, że w tym momencie Hero Brenius ten aktywator ma i on wraca na Palionowo, czyli prawdopodobnie w przeciągu kilku minut, kilku godzin ten portal się odpali. I stąd zaczną wyłazić duchy. Genialna informacja, możecie ją przekazać innym osobom z Palionowa, może to je zmotywuje do wbicia tutaj. W każdym razie widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał. Ja wam powiem tak, ja tu sam walczyć nie będę, nie wiem jak to ma wyglądać, ale mamy tutaj naprawdę widzowie spory problem, subskrybujcie koniecznie kanał. No nie wiem, no to jest naprawdę ciekawe co się teraz stanie, bo wygląda na to, że jutro chyba wypada nam potężna walka. Albo nie jutro, może za dwa dni. Zobaczymy kiedy Herobrine wróci.